Tuż za mną znajduje się miejsce, w którym w czwartek rozegrały się sceny rodem z filmu sensacyjnego. Do placówki bankowej, znajdującej się w Częstochowie, przy Alei Najświętszej Maryi Panny numer 37, wszedł mężczyzna i steroryzował pracowników. Potem zażądał wypłaty gotówki. Z relacji pracowników banku wynika, że mężczyzna był zamaskowany i posiadał przedmiot przypominający broń. Teraz nieoficjalnie mówi się, że był to pistolet na gaz. Policjanci bardzo szybko, bo już po kilku minutach byli na miejscu i zatrzymali mężczyznę, który akurat był w trakcie pakowania pieniędzy wydanych przez pracowników banku. Mężczyzna to 29-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Trafił on do policyjnego aresztu. Według nieoficjalnych informacji 29-latek, który próbował dokonać napadu na bank, nie był wcześniej notowany przez policję. Na razie trwają czynności z jego udziałem. Prawdopodobnie jeszcze w środę po południu zostanie doprowadzony do prokuratury. Jeśli biegli potwierdzą, że mężczyzna użył do napadu broni gazowej, może mu grozić od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.